Jesteśmy na warszawskiej Pradze. Jestem tu z Karoliną. Dzień dobry. Bo Karolina powiedziała, że nie ma ubrań. Jak zwykle. I jedziemy za chwilę na festiwal i musimy kupić sobie ubrania na festiwal. Więc tak. Czego szukasz, Karolina, dzisiaj? Idziemy do lumpeksów, to jest najważniejsze, bo jesteśmy na Pradze właśnie dlatego, że tutaj są lumpeksy. Jest ich najwięcej chyba na Grochowie i właśnie na Pradze Północ, więc jako pierwszy wybrałyśmy sobie te miejsca, a ja szukam dużych, oversize'owych, vintage'owych bluz. To jest mój must have, bo będzie deszczowo na festiwalu. Tak, ja szukam wszystkiego, co mi wpadnie w oko po prostu. To jest mój plan na dzisiaj. To nie ma co przedłużać, idziemy do środka. Jesteśmy już w sklepie, Karolina krąży jak rekin. Taki wabiony. Żebyś mnie nie wyprzedziła. Zapachem krwi. Tak. Ja czuję dużą konkurencję, a że ja nie mam rywalizacji żadnej w sobie, to chyba już przegrałam. Ja mam za dwie rywalizacje, bo mam trzech starszych braci, więc u mnie rywalizacja jest we krwi. Więc ja przegrałam już na starcie, ale ja się cieszę z samego dnia po prostu. No. Powiedz, jaką masz metodę zwykle, jak szukasz ubrań? Po prostu szukam, ale też fajnie mieć właśnie taki cel, że wiesz, co chcesz znaleźć na przykład. No bo ja dzisiaj nastawiłam się właśnie na te męskie bluzy vintage'owe i szukam tylko i wyłącznie na męskich działach, a jak wiadomo, mężczyźni nie przebierają aż tak w second handach, więc miejmy nadzieję, że coś tam się znajdzie. Ostatnio zauważyłam w sieciówkach, że do mody wracają koszulki piłkarskie, właściwie wchodzą do takiej mody streetwearowej, a zobaczcie, w lumpach można takich koszulek dostać całkiem sporo, więc jeśli taka moda kogoś interesuje, to lepiej niż to sieciówki wybrać się właśnie do lumpeksu. Ja już znalazłam swój strój. Możemy wyjść. Bo ja wiem o tym, że są takie spodenki na rower, że mają tutaj takie miękkie. A o co chodzi, jak mają z boku takie miękkie? To na co to jest? Na boki, żeby miał miękko. No ale przy jakich to ćwiczeniach? W sensie przy czym? Ale ładne. Znaczy fajne, tylko że nie za bardzo rozumiem zastosowanie. A few minutes later. To są spodenki prawdopodobnie dla bramkarza. Czyli dla dzieciaka, bo to dziecięce, które się rzuca na boki, broniąc bramki, żeby mu się nic nie działo. Prawdopodobnie nie są mi potrzebne, ale jakby ktoś chciał, to są właśnie tutaj. No cóż, bramkarze. No, ale one są, to wyglądają jak dziecięce, nie? To co? Tak, to są dziecięce. No 1,40 m, Karolina, masz trochę więcej. Ja nie mam więcej. Myślę, że ja miałam problem z nimi. Przede wszystkim nie jestem bramkarzem, więc nie mogę ich mieć. Nie? Idziemy do następnego lumpeksu. Karolina już tam pobiegła, zobaczcie. To jest właśnie ta uczciwa konkurencja w wydaniu Karoliny. I to jest jej sposób na znalezienie lepszych ubrań. Zakładam maskę i idę do środka. Dzień dobry. Już wszystko twoje jest. Bo Karolina jak nie zacznie kopać po kostkach, to będzie nagrana. Albo gryźć w rękę. Ja nie wiedziałam, że ona jest taka waleczna. Przestań robić ze mnie potwora, naprawdę. Nie, ja właśnie... Ola, znalazłam coś dla ciebie. Jestem pod wrażeniem. Jeśli nie lubisz Maćka. Eleganckich ubrań, nic nie szkodzi. Dwa w jednym. O, mam koszulkę na trening, o. Tego szukałam, koszulki na trening. O. No wiadomo, jasne. Ale ty szukasz bluzy. Ja nie chodzę z nią, po prostu ja z nią nie chodzę. Ale powiedziałeś, że szukasz bluzy. Zobaczysz, bo mam tutaj sportowe koszulki jakieś. Chcę je sobie zobaczyć, czekaj. Karolina Bola już znalazła jedną rzecz. No wiem. No mówię, do niej tak to lgną, ona wchodzi i tylko tak trut, te ubrania tak się do niej przysysają. Ja nie wiem, ja z nią nie będę chodzić na takie wyprawy. Znalazłam koszulki na trening i znalazłam taki... Kimono? No właśnie, taki szlafroczek, takie kimono, szlafroczek, narzutka, no takie coś. To mi się bardzo podoba, bo nie mam takiego czegoś.
tobie co, ty tego nie znalazłaś? Nie. Co ty szukałaś? Karolina. Oj, co? To ja nie dotykam niczego w następnym. No mówię ci, jak ty... Masz tu przede mną. Jesteśmy w kolejnym lumpeksie. Mam nadzieję, że tym razem Karolinie się poszczęści. Karolina, zobacz, tam po drugiej stronie, tam jest kolejka w ogóle do tego. To musimy iść. To pójdziemy, ale to chodź tutaj najpierw. Tak. Znalazłam spodnie. Dobre spodnie. Karolina, jak ty tam? Znalazłam spodnie robocze. Okej, okay, ładnie. I fajne są, tylko mają takie uwalone te, nie? No w ogóle to jest za takie... No to jest takie zabezpieczone, ale śmieszne są. Słuchajcie, kupiłam te spodnie za 37 zł. 37 zł za spodnie w stylu streetwearowym. Idziemy do Ciucholandu z balonikami, bo wygląda na... Tak, nowa dostawa, to brzmi dobrze. Jak tu już nic nie znajdziemy, to już koniec. Już za gorąco jest na resztę. Tak. Następnym razem, jak będę na takiej wyprawie, to będę wiedziała, żeby zabierać swoją torbę, bo w takich sklepach są zawsze tylko takie niestety Karolina. Plastikowe. Wspominałaś coś o cekinach. Ja, że chciałam... Doskonała. Idziemy na dół, bo tutaj pani powiedziała, że na dole właśnie jest dowieszany towar, więc ja myślę, że to jest znak dla nas. Fajnie znalazłam tą, ale malutka zerk. Świeci. Wcale nie skupiona, znalazłam ogrodniczki. Słuchajcie, znalazłam Gucci i Kenzo. Ten to by akurat nosiła ja, ale Konrad by mnie wyrzucił z domu. Znalazłam spodnie, ale myślę, że one mogą być trochę za bardzo dopasowane po prostu. Teraz je sprawdzę. Ogrodniczki. Nie, nie jest źle. Drodzy Państwo, kończymy dzisiejszą naszą eskapadę. Błyszcząc, tak. Bo pragniemy odbijać promienie słoneczne, jak wyjdziemy. I to nam się uda. Więc kończymy. Kończymy? Tak. Kończymy. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!